rzeczywiście od około 10 lat zawody, które organizuje klub sportowy Axel Toruń. To jest pierwsza duża impreza sportowa w Toruniu. Nie jest to nic dziwnego, ponieważ na początku stycznia trudno zorganizować coś innego, ponieważ tak jak dziś mamy często mrozy, często śniegi. Natomiast mamy piękną pogodę i mamy nadzieję, że tak jak ta pogoda jest piękna, tak będziemy mieli piękne zawody. Proszę Państwa, zgłoszonych do zawodów mamy ponad 300 zawodników z 28-30 państw. Tu informacja jest nieraz rozbieżna, ponieważ jeszcze mamy pewne ruchy w zgłoszeniach. Ktoś się rozchorował, ktoś potwierdza w ostatniej chwili. Rozpoczynamy zawody jutro losowaniami w hotelu Merki. Natomiast od środy, od godziny 8 rano rozpoczynamy zawody na tortorze, na głównej płycie, na płycie treningowej z kolei treningi. I tak będzie do piątku. W sobotę nieco krócej, ponieważ w sobotę kończymy zawody seniorskie o godzinie mniej więcej 14:30-14:45, ale od godziny 7 rano. I o godzinie 17 rozpoczynamy galę łyżwiarską. W gali łyżwiarskiej wystąpić mają medaliści wszystkich kategorii zawodów ICU, czyli zakładamy, że to będzie kategoria nowic, kategoria junior i kategoria senior. A oprócz tego na pewno będzie to występ też naszych zawodników klubowych, ponieważ chcieliśmy też trochę towarzystwo rozruszać, więc w jakimś małym, drobnym układzie wszyscy nasi zawodnicy też się na tej gali pokażą. W niedzielę z kolei od godziny 8 rano do godziny 14:30 przeprowadzimy zawody w kategorii dzieci. To jest kategoria złota oraz kategoria srebrna. To są dzieci do lat tak naprawdę 10-11. Takich gwiazd, bo na pewno będą Państwo się pytali o zawodników, którzy są zawodnikami uznanymi na świecie, z dobrymi wynikami, z sukcesami. No myślę, że przede wszystkim w parach sportowych. To duża zasługa Mariusza, ponieważ i Doroty, i Mariusza, ponieważ w tym roku konkurencja seniorskich par sportowych zgromadzi prawdopodobnie 8 albo 9 par. A gwiazdą na pewno tej konkurencji będzie rosyjska zawodniczka Vera Bazarova, która w 2013 roku była brązową medalistką Mistrzostw Europy i równocześnie bodajże szóstą zawodniczką chyba ostatniej olimpiady w Soczi. Jeździ co prawda z nowym partnerem, no ale na pewno jej umiejętności nie ubyło. Drugą, tak się w tym roku złożyło, że to głównie panie będą głównymi gwiazdami naszych zawodów. Drugą gwiazdą i rzeczywiście zawodnikiem dużego formatu jest francuska zawodniczka, zawsze mam problem z czytaniem imienia, więc ja to przeczytam. To jest Berenike Meite. Zawodniczka, która w ostatnich Mistrzostwach Europy była na 5. miejscu, 2 lata temu na 6. miejscu, 10. zawodniczką, jest 10. zawodniczką ostatniej olimpiady w Soczi, 10. zawodniczką Mistrzostw Świata. Realnie myślę, że konkurencja kobiet w kategorii senior będzie chyba jedną z najbardziej ciekawych, ponieważ na zgłoszeniach mamy bodajże 6 albo 7 zawodniczek, które plasowały się w ostatnich Mistrzostwach Europy w pierwszej 20. W grudniu przed świętami odbyły się Mistrzostwa Polski. Dziewczyny bardzo dobrze się na nich zaprezentowały i zdobyły 2 pierwsze miejsca. Ola była pierwsza, Agnieszka druga. Tutaj na zawodach będą startowały o kategorię niżej, w kategorii juniorów. Będą tutaj ich głównym zadaniem tak naprawdę jest pojechać też 2 dobre programy i postarać się zrobić minimum na Mistrzostwa Świata Juniorów. Później za 2 tygodnie mamy Mistrzostwa Polski Juniorów i jeżeli któraś z nich zajmie pierwsze miejsce i będzie miała to minimum, będzie miała duże szanse, żeby pojechać. Bardzo trudno jest w juniorkach planować jakieś zadania miejscowe, bo jest dużo zawodniczek, których nie znamy, które nie startowały wcześniej z nami, nie startowały w tych Grand Prix, w których myśmy startowali.
I trudno jest oszacować, gdzie te nasze dziewczyny się plasują. Natomiast na pewno, jeżeli pojadą przede wszystkim dobry short program, jest szansa na całkiem przyzwoity wynik. I dużym sukcesem byłoby, gdyby zakręciły się gdzieś w pierwszej dziesiątce. Natalia z Maxem też startuje. Niestety nie mogła być dziś na naszym tutaj spotkaniu z Państwem. A też planowaliśmy, aby była ich trenerka, pani Sylwia Nowak. Mają w tej chwili trening. Też startują oczywiście w kategorii seniorów, bo już w kategorii juniorów nie mogą startować. Oni akurat minimum na Mistrzostwa Europy i na Mistrzostwa Świata mają już zrobione na najbliższe dwa sezony, więc włącznie z sezonem 2017 i takiego minimum nie muszą uzyskiwać. Natomiast no, oczywiście muszą rywalizować, zdobywać punkty do rankingu, bo jest to bardzo ważne. Podobnie zresztą jak para. Tutaj prezes tak zakamuflował, bo pewno mu nie wypada o córce mówić. Zdobywać punkty do rankingu to znaczy być w pierwszej trójce. Ja myślę, że to jest takie zadanie minimum przed naszą parą, żeby miejsce na podium wywalczyć. No, po sukcesach, które odnosili na początku tego sezonu, te oczekiwania muszą być wysokie. No, teoretycznie. Forma powinna przed mistrzostwami Europy rosnąć, więc jakby takie oczekiwania na pewno przed nimi są stawiane.